Prace nad projektem nowego wełnowca w północnej części Katowic nabierają tempa. Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wrześniu 2024 roku inwestycja wkracza w fazę wykonawczą. 30 hektarów zrewitalizowanego terenu po dawnych zakładach metalurgicznych Silesia stanie się wielofunkcyjnym miejscem do życia, pracy i odpoczynku, w którym ruch samochodowy zostanie przeniesiony pod ziemię. Chcemy stworzyć fantastyczny fragment Nowych Katowic, oddać miastu trochę zapomniany, północną część tego miasta. Z rzeczy takich nietypowych, no to mamy ruch kołowy na tym obszarze przeniesiony na poziom -1, dzięki czemu marzy nam się, że na tym terenie będziemy mieli coś w rodzaju miasta ogrodu z pieszymi ścieżkami, pełnymi zieleni. Mówimy o parku 4-hektarowym, o 6 hektarach zaprojektowanych nasadzeń, o zielonych dachach, o wyniesionych na +1 podwórkach kolejnych budynków. No mamy nadzieję, że wszystko to się uda zrealizować. Do tego jest tematyka retencji, niezwykle skomplikowana, odbioru nietypowego śmieci, z którym rozmawiamy już z miastami Katowice o tym systemie pneumatycznym przekazywania śmieci w jeden centralny punkt. Niezwykle ważna dla nas otwartość jest tego całego zespołu, połączenie ze starym Wełnowcem, zaproszenie mieszkańców do wspólnego funkcjonowania w tym terenie. Jest to teren 300 hektarów, zlokalizowany w, można powiedzieć, bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, jeżeli jako centrum określamy ten punkt, w którym jest zlokalizowany Spodek, jest to około 2 km, więc bardzo blisko. Teren 30 hektarów, których 25 hektarów to jest teren bezpośrednio zagospodarowany pod inwestycje, około 5 hektarów jest przeznaczane pod komunikację i drogi publiczne. Skala tej inwestycji to jest około 300 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Przeważającą funkcją będzie oczywiście funkcja mieszkalna, przy czym jakby projekty mieszkaniowe i funkcje mieszkalne my rozumiemy w ten sposób w projektach miastotwórczych, że muszą być uzupełnione przez funkcje publiczne, musi powstać tam fragment miasta. I to jest ten pierwszy obszar, którego zresztą będziemy zaczynać tą inwestycję, czyli od tego serca. To jest obszar u zbiegu ulicy Korfantego i Konduktorskiej, około 7 hektarów terenu, gdzie przewidujemy miks funkcji użytkowej. Przewidujemy zarówno mieszkania własnościowe do zakupu, przewidujemy mieszkania na wynajem. Chcielibyśmy bardzo zaprosić studentów, czyli domy studenckie zorganizować. Chcielibyśmy również zorganizować gro funkcji publicznych, nie tylko terenów zewnętrznych, ale i odrobinę handlu, usług, gastronomii, rozrywki, funkcji edukacyjnych, funkcji kulturalnych. Wierzymy, że zaprosimy do tego również jakby mieszkańców do współtworzenia. Zorganizujemy szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Chcielibyśmy poznać oczywiście potrzeby lokalnej ludności, ale też włodarzy miasta. Wierzymy, że możemy jakieś funkcje publiczne zorganizować na naszym terenie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, deweloper rozpocznie proces pozyskiwania odpowiednich decyzji środowiskowych i na ich podstawie zostanie przeprowadzony proces gospodarowania masami ziemnymi znajdującymi się na terenie inwestycji w postaci nasypów będących pozostałościami, między innymi po zakładach metalurgicznych. Badania, które wykonaliśmy, te badania przemysłowe przez ostatnie 3 lata, no były kluczowe właściwie dla określenia kierunku zagospodarowania tych gruntów nasypowych, bo to, że tam ten materiał po tej hucie właściwie, po hałdzie, żużli jest, to częściowo on tam pozostał, więc takie kluczowe prace badawcze wykazały, że jakość tego materiału środowiskowa, tych materiałów nasypowych i tej części materiałów, w których zalegają też te metale po hucie cynku, one są po prostu bezpieczne środowiskowo, dlatego jesteśmy w stanie, że tak powiem, z otwartą przyłbicą teraz powiedzieć, że ten materiał jest bezpieczny środowiskowo i w dużej części jest do wykorzystania. To, co rzeczywiście, a będą takie miejsca, będzie musiało wyjechać, bo nie będzie spełniało wymagań środowiskowych i będą takie części tego materiału, które nie będą się nadawały do wykorzystania, on po prostu będzie wyjeżdżał do unieszkodliwiania lub odzysku poza sam teren inwestycji. Także prace też same, powiedziałbym, te ziemne i przemieszczanie mas ziemnych będzie się odbywało pod pełnym nadzorem i właściwie takim ciągłym badaniem takich szarż tego materiału pod kątem możliwości jego wykorzystania i jakości środowiskowej. Zakładany start prac budowlanych to początek 2026 roku.